Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. W ciągu kilku dni ma zapaść ostatnia decyzja w sprawie przekopu na Mierzei Wiślanej. Decyzja, która umożliwi wykonawcy wejście na teren budowy. Będziemy rozmawiali o tym, czy jednak ta inwestycja się rozpocznie, czy tak jak stawiamy pytanie, ekoterroryści pomogą Rosji zablokować mierzeję Wiślaną, bo to jest głównie interes naszego wschodniego sąsiada. Porozmawiamy także o tym, jak są blokowane i komu zależy na tym, żeby blokować inwestycje na terenie Polski, a także czy w końcu politycy, ukrócą samowolę pseudoekologów, bo dla tych prawdziwych ekologów, którym na sercu leży ochrona środowiska i to, żeby człowiek w tym środowisku żył w najlepszych warunkach mamy duży szacunek, natomiast coraz częściej obserwujemy działania, które w swoim podłożu mają zupełnie inne motywy. W naszym studiu pani Monika Przeworska, Instytut Gospodarki, Gospodarki Rolnej. Dzień, Dzień, Dzień dobry. I pan dr Grzegorz Chocian, Fundacja Eko Probono. Witam państwa. Może zacznijmy od tego, co parę dni temu mówił pan minister Górbarczyk na temat tej inwestycji na mierze i problemów, jakie z nią się wiążą. Patrząc na to, co się do tej pory wydarzyło, a wydarzyło się bardzo dużo, jeśli chodzi o aktywność rosyjską, przede wszystkim w Unii Europejskiej w zakresie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, można przypuszczać, że przecież nie zakończy się na tym i wyłącznie, że te protesty ich przestaną funkcjonować. Ja myślę, że. Ja jestem przygotowany na to, że w dalszym ciągu będziemy mieli bardzo silne oddziaływanie przede wszystkim na Komisję Europejską, właśnie Federacji Rosyjskiej w celu zablokowania tej inwestycji. To jest kluczowa inwestycja, jeśli chodzi o region Kaliningradzki. Stajemy się tutaj liderem, a przede wszystkim uruchamiamy tereny, które nie miały żadnego, żadnej szansy na to, aby funkcjonować gospodarczo. Dzisiaj ta część staje się bardzo atrakcyjna dla inwestorów i zaczynamy konkurencyjnie wygrywać w tym obszarze. Oczywiście jeszcze wiele przed nami do zrobienia, bo w końcu rozpoczęliśmy tą budowę i ją trzeba po prostu dokończyć. Każda jednostka, która chciałaby przepłynąć, musi uzyskać zgodę Moskwy. No tak się biznesu robić nie da. Doskonale wiedzą o tym e, Rosjanie i zrobią wszystko, aby e, ta inwestycja nie powstała. Na początku października Rosjanie zapowiedzieli, że na swojej części Mierzei Wieślanej mają stworzyć Park Narodowy, i analitycy twierdzą, że Komisja Europejska dostanie potężny oręż do walki z tą polską inwestycją. Dokładnie tak. Jeżeli obserwujemy to, to, co dzieje się wokół całej tej inwestycji, to naprawdę chyba wszystkie możliwe sposoby blokowania inwestycji, jakiejkolwiek w ogóle w Polsce, zostają wykorzystywane. Czyli standardowo odwołanie się od decyzji środowiskowej, nagle stworzenie jakiejś takiej wioski, która tam protestuje i stara się walczyć o to, żeby jednak tego przekupu nie było, po właśnie działanie w Komisji Europejskiej. Także dzieje się i dziać się pewnie będzie jeszcze dużo w tym temacie. No właśnie, czy Rosjanie skutecznie będą mogli, bo mamy jeszcze inną sytuację, niedawno powstałą. Przyjaciel, mówię to słowo w cudzysłowie polski, Franz Timmermans, już nie będzie nas ścigał za nieprzestrzeganie praworządności, teraz będzie nas ścigał za to, że niszczymy środowisko. I być może właśnie Rosja zyska potężnego sojusznika w postaci nowego komisarza Unii Europejskiej. No myślę, że. Czy ja pani w sam środek tarczy w tym momencie? Dlatego, że ja przypomnę wypowiedź pana... Fransa Timmermansa z czerwca 2018 roku. Oczywiście taką omyłkę pomylił się, mówiąc, że wybiera się do Moskwy, żeby negocjować z polskim rządem. Tak więc to nie jest przypadek, że teraz Rosja wysyła skargi do Komisji Europejskiej, które trafią właśnie na biurko pana Timmermansa. To jest wielka polityka, polityka geostrategiczna, jak sądzę, i tutaj wszelkie chwyty są dozwolone i niestety te chwyty są dość skuteczne, dlatego że no wpływy jednak naszego wschodniego sąsiada na Komisję Europejską widać w bardzo wielu obszarach. No a ten jest bardzo zręcznym obszarem, ponieważ wiele rzeczy, które dotyczą ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony przyrody nawet w tej części środowiskowej, jest niewymiernych. A skoro są niewymierne, to nie do końca wiadomo, kto ma rację. A skoro tak, to można toczyć dyskusję bardzo długo, blokując inwestycje do czasu, aż się okaże, kto ma rację czyli w nieskończoność tak naprawdę. No ale to jest tak, że Silny zawsze ma rację, dlatego że Nord Stream. Zarówno pierwszy jego odcinek, jak i drugi nie budził żadnych obaw Komisji Europejskiej, że jest nieekologiczny. Nie budził, dlatego że w pewnym momencie zielone organizacje zostały bardzo silnie zasponsorowane, no i w efekcie powstała Fundacja Ochrony Bałtyku, która właśnie bada to, co się dzieje w Bałtyku, no i w ten sposób. Zajęto się już ochroną przyrody, no i można powiedzieć, że ten Nord Stream 1 niczemu nie przeszkadza, więc, jak sądzę, pewnie tak będą to tłumaczyć, że i Nord Stream 2 niczemu nie będzie przeszkadzał. Natomiast ja przypominam sobie to, co powiedział przewodniczący Parku Narodowego w Czechach, w Szumawy Park Narodowy Szumawy, który zadał pytanie komisarzowi unijnemu, dlaczego po, po ich stronie w Alpach można budować wyciągi narciarskie, sztuczne naśnieżanie, a nam się zabrania wycinki drzew, bo tam też był kornik drukarz. Na co komisarz odpowiedział? Proszę pana, bo u nas zieloni nie donoszą na własny kraj. Mm. Dokładnie tak. No u nas niestety to wygląda zupełnie inaczej, i tak jak wspomniał pan doktor, wszystko kręci się wokół pieniędzy. Jeżeli chodzi o no, Stream 2 tam faktycznie chodziło chyba 10 milionów? Chyba tak, euro. Dokładnie tak. Proszę Państwa, no, ekolodzy protestują na mierze pokażmy może zdjęcie z tego protestu. Mamy takie zdjęcie, ekolodzy okupują plac budowy. Tak, przekośmierzeli, ekolodzy okupują plac budowy, zapowiadają, nie poddamy się. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest, że wykonawcą tego przekopu ma być konsorcjum belgijskie, a jedną z organizacji ekologicznych, która zgłosiła swój protest do Komisji Europejskiej, jest właśnie belgijska organizacja. Czyli to nie jest tak do końca, że nie donoszą na własny kraj. Może na własny kraj nie donoszą, ale na własnych przedsiębiorców donoszą. Ale czy, czy, czy państwo się spodziewają, że może dojść do takiej sytuacji, że znajdziemy się w tym momencie, w jakim kiedyś spuszczą białowieską? Że to, co dzisiaj doprowadziło do tego, że puszcza umiera. Czyli zakaz, posłuchanie tego, co nam narzuciła Komisja Europejska i Trybunał, doprowadziło do śmierci właściwie dużej części puszczy. Nie wiadomo, co dalej będzie, bo w całej Europie obserwuje się agresywną inwazję kornika, związaną ze zmianami klimatycznymi mm -hmm. również. I czy może się okazać tak, że jednak te działania będą skuteczne? I ta inwestycja, która jest w sumie priorytetową inwestycją tego rządu, ona nie tylko ma uruchomić port w Elblągu, sprawić, żeby nie tak jak kiedyś 90%, jego możliwości nie było wykorzystywanych właśnie przez to, bo Rosjanie w pewnym momencie zabronili, wali. prawda, blokowali Cieśninę hmm. Pilawską. Ale także przecież uruchomić martwy turystycznie zalew wiślany, bo to jest ten region bardzo piękny, który rzeczywiście mógłby być dla turystów ogromną atrakcją, no ale w związku z tym, że znajduje się w takiej konfiguracji, nie jest. Ja liczę na to, że w związku z tym, że jakby mamy kontynuację rządu i nadal u Starów jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, a to jednak tego rządu miała być to sztandarowa Inwestycja, to mam nadzieję, że jednak całe siły zostaną położone na to, żeby jednak odwrotnie niż w przypadku właśnie Puszczy Białowieskiej, ta decyzja racjonalna o wykonaniu tego przekopu została utrzymana. No pan minister Gorbaczuk twierdzi, że wszystkie uzgodnienia związane z tą inwestycją były przekazywane Komisji Europejskiej, że trzymano się tak bardzo rygorystycznie obowiązujących przepisów związanych ze ochroną środowiska, że właściwie tam nie ma punktu zaczepienia. Zawsze znajdzie się punkt zaczepienia, nawet kule można jakoś tam zaczepić, jeśli ją się szeroko obejmie, a tu właśnie jest bardzo szerokie objęcie od, od Moskwy po Brukselę i ja zwróciłbym uwagę na coś innego, nawet i na turystykę, bo tym niestety jednak nie wygramy, tylko kwestiami bezpieczeństwa. Otóż decyzja środowiskowa ta, która jest obecnie oprotestowana, została wydana wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. Żeby wydać taki rygor musi być powód. Tym powodem jest nadrzędny interes społeczny wyrażany w postaci bezpieczeństwa również bezpieczeństwa wojskowego, dlatego że jesteśmy wschodnią flanką NATO, a za chwilkę za dalej jest Rosja. I teraz to jest bardzo ważny element. Żeby zatrzymać tę inwestycję, trzeba po pierwsze zdjąć nadrzędny interes społeczny, to znaczy rygor natychmiastowej wykonalności. Tłumacząc, że ten nadrzędny interes nie istnieje. Jednym słowem, protestujący będą musieli wykazać, że nie ma potrzeby obrony granicy wschodniej flanki NATO. I proponowałbym, żeby w tym kierunku pójść, bo przeciwnikom wtedy będzie bardzo trudno to wykazać. Tym bardziej, że po rosyjskiej stronie Cieśniny Pilawskiej znajdują się okręty marynarki wojennej rosyjskiej. Dokładnie Prawda. tak. Więc to jest, to jest rzeczywiście dobry argument. Czy termin. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli nagle nie okaże się, być może szczęściem nieszczęściu jest to, że prace związane z powołaniem nowej Komisji Europejskiej się przyciągają, trzech komisarzy jeszcze jest nieuzgodnionych, dopiero będą przesłuchania i ten termin rozpoczęcia prac Komisji Europejskiej trochę jest opóźniony. W związku z tym pan Franz Timmermans nie może tak z miejsca chciałby, objąć swojej funkcji, chciałby ale nie bardzo może, więc może to jest nasza jakaś szansa, ale ta ostateczna decyzja, bo odwołanie od tej decyzji środowiskowej, o w której pan doktor mówił, że jest oznaczona rygorem natychmiastowej wykonalności, złożył zarząd Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego jest pod kontrolą polityków Platformy Obywatelskiej, co jest zadziwiające, bo kiedyś Platforma Obywatelska była zwolennikiem tej inwestycji. Ja nie rozumiem właśnie tych wątpliwości, zwłaszcza, że wcześniej że Platforma była za tą inwestycją. Trudno mi ją skomentować, ponieważ no to, to jest nieracjonalne. To jest w naszym interesie, w interesie Polski należy inwestycje realizować. Niestety można ją zablokować na każdym etapie, ale pod warunkiem, że udowodni się, że nie ma interesu tego nadrzędnego i nie istnieje interes związany z bezpieczeństwem. Proponowałbym się tego trzymać, ponieważ gdyby przeciwnik chciał, przeciwnik inwestycji chciał to podważyć, to naprawdę będzie miał duży problem z wiarygodnością. Tą ostateczną decyzję w sprawie tego odwołania Platformy Obywatelskiej, a właściwie zarządu Województwa Pomorskiego kontrolowanego tak. przez polityków Platformy Obywatelskiej będzie podejmował dyrektor generalny środowiska, tak? tak. Podległym ministrowi środowiska, no ale teraz y, mamy rozdział środowiska, tak. Ministerstwa Środowiska na dwa ministerstwa, co prawda jeszcze nieformalny, dlatego, że dopiero dzisiaj w Pałacu Prezydenckim przedstawiono panu prezydentowi propozycję nowego składu gabinetu i tego podziału nowego organizacyjnego. Nie będziemy mieli jednego ministerstwa środowiska, tylko ministerstwo środowiska i ministerstwo do spraw klimatu. Zresztą, I teraz kto się będzie mierzeją zajmował w tym nowym ministerstwie, w tych nowych ministerstwach? Z pewnością pan minister Michał, tylko nie wiemy który, raczej pan minister Woś, i tutaj jego doświadczenie prawne, mimo że jest młodym człowiekiem, się bardzo przydaje. Uważam, że, że powinien konsekwentnie realizować inwestycje. I tutaj uważam, że też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma ważne zadanie. To znaczy, moim zdaniem nie ma dobrych argumentów przeciwników, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Kwestie środowiskowe zawsze można różnie rozgrywać, można właśnie park narodowy pować po stronie rosyjskiej. Natomiast myślę, że nie uciekną natychmiast okręty rosyjskie stamtąd No nie uciekną. Mówi się o tym, że ta inwestycja jest, po pierwsze, bardzo droga, będzie kosztowała. No Około dwóch miliardów, tak? Około 2 miliardów złotych. I ktoś wyliczył, że zwróci się się nam za 460 lat. Ale nie zawsze takie proste przeliczenia są sensowne. Chciałabym, żeby Państwo nas przekonali, mnie i widzów, o tym, co Polakom przyniesie ten przekop. Oprócz, oprócz oczywiście o tych względów bezpieczeństwa, o tych względach bezpieczeństwa przed chwilą rozmawialiśmy, więc to pozostawmy na boku, ale nam, jako obywatelem naszego kraju, co nam przyniesie. Przede wszystkim bezpieczeństwo ale to tak jak pani redaktor wspomniała to jest w ogóle rzecz nadrzędna dla mnie jednak ta turystyka jest też rzeczą ważną bo mimo wszystko uważam, że w jakiś sposób potrafi wpłynie to na bardzo dużą intensyfikację tamtego tamtej tego rejonu. No, i przede wszystkim żegluga, tak? Możliwość jednak otwarcia portu, zwiększenie przepustowości, to jest, jeżeli chodzi o gospodarkę i podejście takie typowo finansowe do naszych interesów, mega istotna sprawa. Rosjanie dlaczego <coughs> chcą blokować ten przekop Dlatego, że chcą mieć kontrolę nad tym, co się odbywa w tym regionie? Zdecydowanie tak. Jak ma się kontrolę, to wtedy można wpuścić bądź nie. Natomiast no tutaj ten port daje nam suwerenność i poczucie stabilności portu dlatego, że nawet jeśli mówimy o turystyce No to proszę sobie wyobraźmy tur operatora który zakontraktował jakieś statki wycieczkowce które mają wpłynąć No i on nigdy nie wie czy będzie mógł płynąć czy nie No cóż to za produkt turystyczny jeśli nigdy nie wiadomo czy może być zrealizowany jak on się sprzeda na no, no nie, nie zezwolą na przepłynięcie przez Ta, pirali, tak, No bo, bo no przecież był moment taki kiedy zabroniono wpływania jednostkom, No a to oznacza, że każdy czy produkt turystyczny czy zakontraktowany fracht nie może dotrzeć no to to jest, to jest, komedia i nie można sobie na to pozwolić poważne państwo musi, mieć możliwość korzystania z własnej infrastruktury a czy rozwój portu elbląskiego jest, konkurencyjny dla jakiegoś portu na zachód od nas na poza zachodnią granicą czy to jest też obawa przed tym, że odbierze klientów nie wiem Jakiemuś innemu nadbałtyckiemu portowi niemieckiemu. No to może aż nie aż tak, nie dlatego, że tamte tak. porty są potężne mm -hmm. jednak. Natomiast rzeczywiście istnienie kolejnego portu powoduje, że te mniejsze jednostki mogą dotrzeć bezpośrednio do tamtej części Bałtyku. I to raczej o to chodzi. Więc myślę, że, że tutaj ta, ten poziom konkurencji na, dotyczy mniejszych jednostek. Proszę Państwa, wrócimy do Państwa za parę minut i porozmawiamy o tym, komu zależy na blokowaniu polskich inwestycji. Bo oprócz mierzei wiślanej też mamy przypadki innych inwestycji, które no, nie mogą postawać w takim terminie i w takim tempie, jakbyśmy sobie życzyli. Wrócimy do Państwa za parę minut.